że też bardzo potrzebne, żebyśmy pewne rzeczy sobie w naszym ruchu, w naszym kościele powyjaśniali, żeby prawidłowo funkcjonować, żeby nie rzucać na siebie ciężarów, żeby nie mieć też wobec siebie niepotrzebnych oczekiwań. A mianowicie to, że przez zamąż pójście nie wchodzi się w liderstwo. Posłuchajcie, i oprę się jak gdyby na takiej rzeczy, która na pewno wielu z was jest znana. Kiedy Kenneth Hagin obejmował kościół, tak, ze swoją żoną Oretą, to zborownicy powiedzieli, że o, super, Oreta będzie robiła tutaj dla nas pewnego rodzaju spotkania, tak? Ale on powiedział, no, Oreta jest moją żoną. Oreta nie będzie prowadziła modlitwy, Oreta nie będzie piekła ciast, Oreta nie będzie jak gdyby zajmowała się jakimiś spotkaniami dla kobiet, Oreta nie będzie robiła tych rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Oreta jest moją żoną i Oreta będzie dbała o mnie. To był człowiek, któremu nie można było wsadzić pewnych rzeczy. Dzisiaj mamy coś takiego, że jest to w sposób taki naturalny. Mąż jest pastor, to i żona jest pastor. Nie. Żona, jeśli nie jest pastorem, to jest pastorową. Jeśli jesteś liderem, to twoja żona poprzez zamąż pójście nie staje się liderem. Jeśli kobieta jest wstawiennikiem i pójdzie za mąż, to twój mąż nie jest wstawiennikiem. Jest po prostu twoim mężem. Tak jak jest prezydent Duda i prezydentowa, a nie prezydent Agata Duda. Rozumiecie? I chcę, żeby to w nas pracowało i żebyśmy my postanawiali te rzeczy w ogóle w sobie. Ponieważ robi się pewnego rodzaju głupawka, zamieszanie. Rozumiecie? W ten sposób, kiedy my mówimy o kimś, że ona też taka jest, to my w duchowej rzeczywistości powołujemy ją do zabrania głosu. A ona tego głosu zabrać nie może. Dlaczego? Bo ona tam w ogóle nie siedzi. Ona tam nie siedzi, on tam nie siedzi. Co to powoduje? Powoduje to ogromne spustoszenie. Na ludzi się rzuca ciężary. Musisz być taka, musisz być taki. Nie. Jestem po prostu twoją żoną, a ty jesteś po prostu tylko i wyłącznie moim mężem. Nie powołuję ciebie do tej służby. Chyba że po jakimś czasie naprawdę człowiek odbiera osobiste w ogóle powołanie i w takie miejsce na przykład sobie wchodzi. Nie wrzeniamy się w liderstwo. To tak nie jest, że się wrzeniamy, tak? Jest na przykład ewangelista Sebastian i owy ewangelista Sebastian bierze sobie za żonę na przykład Małgorzatę i ona po tym ślubie natychmiast też robi profil, jestem ewangelistą. No nie. Znaczy, jeśli jesteś, to jesteś. Ale nie możesz tego zrobić z uwagi na to, że on jest ewangelistą. To tak nie działa. Rozumiecie? To tak nie działa. Ja zanim rozpoznałam swoje powołanie, to przez 8 lat byłam żoną Artura. Składałam wam o tym świadectwo. A my mówimy tutaj w tym kościele, rozmnażamy się według naszego rodzaju. Więc nie powołujemy przez ożenek ludzi do liderstwa. Nie, to tak nie działa. Bo narobimy sobie kupę bałaganu i ściągniemy na ludzi, tak, w ogóle niepotrzebną odpowiedzialność. Ktoś potem na przykład sobie z czymś nie radzi. Ty, posłuchajcie. Jest właśnie, powiedzmy... Kłócicie się? Jest, powiedzmy, jakieś małżeństwo, na przykład właśnie on jest ewangelista, ogień i ma spokojną żonę. I natychmiast podnosi się coś takiego, my musimy jakoś tam na nią wpłynąć, bo ona jest jakaś. Jaka? Jaka? Nie dotykaj tego. To jest jego żona. Tylko i wyłącznie jego żona. Ona nie podskoczy dzisiaj na inny level. Nie tak podnosimy ludzi. Rozumiecie? Nie wartościujemy ludzi poprzez to, co robią. Bo kiedy wartościujemy ludzi poprzez to, co robią, tak, to gwarantuję tobie, że jeśli jesteś w związku małżeńskim, tak, i będziesz wartościował ludzi poprzez to, co robią, tak, to twoja żona, która będzie dla ciebie pomocą, tak, będzie się czuła w tym źle. I ona dla ciebie będzie w stanie założyć każdy profil i założyć każdą maskę. Dla ciebie. Wskutek czego przyjdzie do jej życia, co? Ogromny ciężar. Ogromny ciężar. I potem trzeba uwalniać takich ludzi od demonów. I potem na przykład przychodzą tacy ludzie i mówią, słuchaj, to jest w ogóle nie moja bajka. To jest w ogóle nie moja bajka. Ja wiem, wcale nie jesteś gorsza. Wcale nie jesteś gorsza. Jesteś jego doskonałą pomocą. Taką jak Duch Święty dla Kościoła. Rozumiesz? Za jego sukcesem stoisz ty. Rozumiesz? Za wielokrotnie, za sukcesem ewangelisty stoi mądra żona.
stoi mądra żona i my w kościele, tak, i w zespole musimy tego rodzaju rzeczy, co zrobić, uszanować. Ale pojawia się następna kwestia. Ona jest nieduchowa. Ja się z nią ożeniłem, a ona tego dowie ciągle o pieniądzach. Ja sobie nie wyobrażam, żeby do mnie przyszło poczucie bezpieczeństwa, a mam Jezusa. Jakby Artur lewitował na Dzierżoniowskiej. Wyfruwa z domu, potem do niego wfruwa i mówi do mnie: niewiasto, co jest dzisiaj na obiad? A ja bym powiedziała: głupie kapuściany, będziesz kręcić z kratki z lodówki. Proza życia. Proza życia. Tak należy odpowiadać. Głupie kapuściany, będziesz gryzł kratki z lodówki lub jadł lód z zamrażarki. Pobawimy się troszkę w epokę lodowcową. Chcesz? Pofruwałeś, a teraz schodzimy na ziemię. Kiedyś usłyszałam pewne słowa i to były piękne słowa, które się w ogóle i mają mojego życia do dnia dzisiejszego. Jeśli facet nie utrzymuje swojej żony, nie zabezpiecza jej finansowo lub nie pomaga, jakkolwiek różne są układy, nie ma takiej opcji, że ona się będzie czuła jak bezpiecznie. To nie działa. Nie działa. Jeśli nie zabezpieczacie, panowie, swoich żon finansowo, to nie módl się potem o nią. Że to bezpieczeństwo. W prezydium byliśmy, ślub wzięliśmy i teraz bezpieczeństwo przychodzi. Nie przychodzi bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo przyjdzie wtedy, kiedy po kilku miesiącach czczej gadki powiesz do niej: chodź, pokażę ci konto. Rozumiesz? Wtedy ona poczuje się bezpiecznie, bo to jest gospocha. Ona musi mieć z czego zrobić obiad. A nie otwiera lodówkę, a tam kratka, a w zamrażalniku tylko lód. Wiecie, co? I Biblia, jeszcze lepiej. I Biblia. I teraz posłuchajcie, to, że nie wrzeniamy się w liderstwo, nie ma takich rzeczy. Jeśli powołujemy poprzez wrzenienie się kobiety lub mężczyznę do liderstwa, chcę ci powiedzieć, że w duchowej rzeczywistości ta osoba nie istnieje. Bo w ogóle do nieba idziemy pojedynczo. Ja w ogóle aż kiedyś taki w ogóle sen miałam, że idziemy pojedynczo. Szłam do nieba, czekał tam na mnie Jezus. Ja w ogóle nie miałam ani możliwości, ani przestrzeni, aby obejrzeć się na Artura. Kiedy wstałam, to wiedziałam, że to w ogóle jest zupełnie inna przestrzeń już. Nieziemska. Niebiańska przestrzeń, gdzie nawet myśli już pewnych nie ma. W ogóle nie ma tej myśli, a gdzie jest mój mąż? On już jest nieistotny. Rozumiecie? On jest nieistotny. Ja nawet go nie widziałam. Bóg nie powołuje małżeństw. Bóg powołuje osobę. Jestem z tobą, Dawidzie. Jestem z tobą, Jeremiaszu. Jestem z tobą, Ezechielu. Jestem z tobą, Nina. Ale nie, że jest małżeństwo. Rozumiecie? Potem wychodzą z tego głupoty, ponieważ osoba, która nie jest predysponowana na jakiegoś lidera i tak dalej, pewne rzeczy słucha, składa się na nią w ogóle jakieś ciężary i tak dalej, a ona czuje się zobligowana do tego, że powinna zabrać jakiś głos. No przecież nie będę gorsza. Wszyscy mają teraz profile. Ja też założę profil. Wszyscy krzyczą, będę krzyczeć. Wiecie, w namaszczeniu się można nawet rozebrać. Kiedy dusza jest nieuporządkowana, to można się nawet rozebrać do naga, tak? Mamy tego przykład. Nie powołujemy ludzi w taki sposób. To nie tak w ogóle działa. W Królestwie Bożym zupełnie inaczej. Więc myślcie w ogóle o tych rzeczach. Jeśli na przykład widzicie, że jest na przykład, nie wiem, no, tak jak powiedziałam na początku, ekspansywny ewangelista, tak? A jego żona jest spokojna, to nie nacierajcie na nią, że ona jakaś tam się musi stać. Jeśli ona się rozpozna, to ona się stanie wielka według swojego rodzaju. A jeśli ona się rozpoznaje tylko i wyłącznie, i to jest wielkie, jako jego żona, to dajcie jej się tak rozwijać. Nie napierajcie i nie próbujcie robić w ogóle pewnych tak zwanych bezprawnych ruchów. To są bezprawne ruchy. Bóg nie przyzwala nam na tego rodzaju w ogóle działanie. Krzywdzimy w taki sposób ludzi. Nie wartościujcie też ludzi poprzez to, co oni robią. Kiedy się wychodzimy za mąż i się żenimy,
to żenimy się i wychodzimy za mąż z miłości. Ja nie wyszłam za mąż za apostoła. Rozumiecie? Za Artura. Czy mam wobec niego wymagania? Mam. Bardzo duże. Musi o mnie dbać. Musi mnie pielęgnować. Musi mnie zaspokajać finansowo i seksualnie. Musi dbać o nasze dzieci. Musi dbać o dom. Czy mam wymagania? Mam. Czy jestem duchowa? Jestem duchowa. Czy w ten sposób ciosamy sobie kołki na głowie? Nie. On do mnie nie mówi. Jesteś nieduchowa. Bo chcesz to, to, to i to. To moje dziedzictwo. Musisz mi to dać. W Izraelu się ludzie rozwodzili z tego powodu. Rozumiecie? Można było dać komuś list rozwodowy. Tak? Nie czuję się usatysfakcjonowana seksualnie. Goni się. Wezmę sobie takiego, który będzie o mnie dbał. To są bardzo ważne rzeczy. Czemu w ogóle ja mówię o tych rzeczach? Temu, że diabeł plądruje tymi rzeczami ludzkie głowy. Po prostu ludzkie głowy diabeł tym plądruje. Gwarantuję ci, że jeśli jesteś na przykład żoną, powiedzmy ewangelisty, tak? To tylko i wyłącznie w tej materii złożysz 100% zaangażowania. 100% zaangażowania. Nie można się w coś zaangażować 100% i być kreatywnym, tak? Jeśli coś na przykład nie jest moje. Błagam was, patrzcie na to w sposób duchowy. Słowo Boże mówi, aby do duchowych rzeczy przykładać duchową miarę. Nie powołujmy do głosu ludzi, którzy nie dostali mandatu od Boga, aby owy głos mieć. Rozumiecie? Bo nasiejemy sobie gromadę problemów. Między innymi modlimy się o to, aby religia odchodziła, ale mamy tej religii też niesiać. Niesianie religii to też jest niepowoływanie do bytu, tak, danej osoby, jeśli ona w duchowej rzeczywistości nie jest powołana. Całe niebo i całe piekło wie, że ta osoba nie jest powołana, aby na przykład wypowiadać się w danych tematach. Ale z uwagi na to, że niskie poczucie własnej wartości i zewnętrzny nacisk jest bardzo duży, owa osoba założyła maskę, założyła profil i stała się tym, kim nigdy nie powinna się stać. Wskutek tego to jest spieprzone, a inne jest nie, jak gdyby jest zaniedbane. Rozumiecie? Jest nędzna ewangelistka i dom leży w gruzach. To nie tak. I apostolstwo te rzeczy wszystkie co robi? Reguluje. I to tak ku wyregulowaniu.